Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku prosto z miasta węża. Wróciliśmy się do ukrytego miasta i musimy pogadać ze Slim, ale najpierw tutaj jest jakaś skrzynka. Keczuła, głowica maczugi. Może powinniśmy skorzystać z obozu, co? Niewiarygodne, jak Edsley dorósł w tak krótkim czasie. Będzie z niego wspaniały król. Stracił oboje rodziców. Podobnie jak ty. Tak. Chyba zaczyna się godzić z losem. Tak to po prostu wygląda z zewnątrz. Na jego barkach spoczywa wielka odpowiedzialność. Niewyobrażalne. Z wielką siłą wiąże się wielka Nie odpowiedzialność. chodzi już tylko o trójcę, prawda? Nie. Wszystko dla Paititi. Fajnie sobie pogadali. Okej. Celność nam wzrosła w strzelbie. Tu nie pakujemy. Szkoda punktów. W tym karabinie możemy troszkę pododawać. No. Ale zostaniemy przy naszym. Jest jeszcze 5 punktów do rozdania. 5 punktów. W co my je damy? Koszt 2 punkty. Weźmy to sobie, chociaż. Jadrzmi. Granaty z trucizną. Okej. Edsley, gdzieś ty jest. On na pewno jest gdzieś tu w jaskini, nie? Co jest, kolego? Dym mu wleciał do oka. Jest Edsley. Aha. Czyli co, tu mamy ostatnie zadanie, tak? Okej, pójdźmy w to. Czy jesteś gotów stawić czoła Kukulkanowi? Tak. I jak stoimy z tym planem, Edsley? Jest kilka opcji. Uczuł? Armia Kukulkana pójdzie Sakby do mostu z kamienia, by dojść do piramidy. Jeśli zaatakujemy bezpośrednio, mamy szansę ich zatrzymać, ale łatwo mogą nas przytłoczyć liczbą. Jeśli pójdziemy tędy, będzie bezpieczniej. Musimy się idealnie zgrać, inaczej nam uciekną. Może tak i tak. Atakujmy frontalnie, a ja z flanki mogę pomagać jako snajper. Wpadną w pułapkę. To wiąże się z ryzykiem, ale to chyba najlepszy pomysł. Dobrze, więc jakie masz rozkazy? Zbierz wojsko. Ruszajmy. Uczu jest super. Fajny plan. No, zobaczmy tutaj. Tu się rozdzielimy. Ty pójdziesz tamtędy. Laro. Chciałem ci to dać. Na szczęście. To nadajnik GPS, nie bierz tego. Po dzisiejszym dniu zaćmienie nie przestanie być naszym symbolem. My zatrzymamy słońce, a ty usuniesz cień. No, to też walka z samej z sobą, no. Bardzo symboliczne. Uważaj na siebie, John. Ty też w taszynę. A więc w drogę. Chlust.
Oczywiście woda. Dobra, chodźmy naprzód. Skoro to ostatnie zadanie, to już potem czeka nas tylko streamek, w którym będziemy maksować tę grę. Ale najszybciej to ogarniemy w następny weekend. Okej, jak rozumiem, trzeba to omijać. Tutaj przez wejście, nie? Spoko. Wszystko się tu wali, nie? Wow. O rety. Jest. Powierzchnia. Chciałbym wypróbować te granaty trujące. Zjadłem żmiji. Udało się, widzę most. Cholera! Wysadzili most. Trzeba będzie znaleźć inną drogę. Dobra. Widzisz ten czerwony dym? Ja. Zamierzam to sprawdzić. Unuratu mówiła, że szkarłatny ogień jest jej przeznaczeniem. Dobra, tylko nie za długo. Zostaw to mnie, koleżko. Most zniszczony. Dobrze. Oddziałów koordynują wsparcie pojazdów. Kardynał 2, zapewniasz obserwację. Tędy? Tędy. Potwierdzam. Pamiętajcie, każda szczelina to potencjalne podejście dla przeciwnika. Tu kardynał 8. Mam kontakt wzrokowy z przeciwnikiem. Zmieniam kurs. Kierunek 1.05. Więcej helikopterów. Mhm. Zombiaki, tak? Hop. Słychać, ale nie widać. Okej. Dobre postępy we wszystkich sektorach, ale tracimy dużo ludzi. Słychać rurkę. Do wszystkich jednostek nie podchodźcie do ścian. Trzymajcie rurku. Zadbajcie o wspólne sektory ognia. Cieszę się, że mnie słyszysz. Mamy tam dotrzeć. Pyk. Źródło dymu. O, jest. Ta czerwona, nie? Gdy szkarłatny ogień wyda dym, odnajdź lustrzane. To przeznaczenie Unuratu? Halo? Halo, proszę pani. No cześć. Szkarłatny ogień to ty. Myślę, że powinniśmy działać razem, by wspólnie pokonać Kukulkana. Liście.
co to za maskarada? To teraz te jasilnie będą nas atakować, czy co? No dobra, no to Lukul, no. A, i nie atakują, no. Królowa potępionych, zdobyto trofeum. Z drogi. Multumelnaka. Bardzo są podekscytowani, nie? Kurde, jaka ona skoczna jest, nie? Mam kontakt wzrokowy z Grof. Jest z Jasi. Dobrze, co? Skupcie się na zadaniu, wykończcie ją! Nie tak szybko, koleżka. O! Są wszędzie! Potrzebujemy wsparcia! Nie to już! Przyślę ci posiłki. Ej. Kurwa, kurwa! Dobrze. Delta. Nie ma delty. Tu oddział Zeta. Wysoka rada jest na pozycji. Pilnujemy ich. Powtarzam, najwyższa rada jest bezpieczna. Duro. Cała wysoka rada jest na miejscu. My osobiście nadzorować wasze życie. Ci to czołg sobie postawili, nie? Utrzymamy linię obrony niezależnie od ceny. Siup. Siup. Cholera. Wlatam. Ale jaja. To my idziemy wprost do Kukulkana, tak? Nie walczymy tu z nikim. Boom. Zestraj się. No słucham. Tylko ja mogę dokończyć rytuał. Oni źle wybrali. Wszystko jest nie tak. Nie. To jest ich własność. Oddaj nam tę skrzynię. Nie. Nigdy. Muszę chronić Paititi. Wszyscy tworzymy przeznaczenie.
Nie tylko ty. Każdy z nas. Razem. Gościu, co ty grasz? O. Przekonamy się? Się fraglesie. Dobra, lecimy dalej. Oni tu zrobią z nim porządek. Jest w dobrych rękach. Johna, Rourke nie żyje. Obóz? Zajmę się Domingezem, żeby przerwać rytuał. Przetrzymamy resztę na kubę, tylko się da. Nie mam amunicji do karabinu. Oddział Zeta! Wysoka rada jest zagrożona! Potrzebujemy... O. Chyba się nie dogadał, nie? Dobra, zbliżamy się na szczyt. O. Dobra. O. Wysoka rada została wycięta w mień. Dowódco, rozkazy. Kurde. Niepotrzebnie podskoczyłem. Zadziałał jakiś odruch. Tracę grunt pod nogami, to próbuję się ratować jeszcze. Okej. Wysoka rada została wycięta w pień. Dowódco, rozkazy! Ruch też nie zje. To tak miało być. Kto tu kurwa w takim razie dowodzi? Wszystko się wali. Ojej. No i oczywiście. Kurczę, z perspektywy czasu ogrywając tę grę na nowo, to chyba jedynka mi się najbardziej podoba. Zmieniam zdanie.
Muszę sobie przejść jedynkę jeszcze raz. Niech ciemność wszystko pochłonie. Niech cień przeminie. A ze światła niech powstanie nowy, stworzony przez nas świat. Oto potęga Kukulkana. O ty zwyrodnialcu. Nie ogarniam, bo tu za bardzo nie ma przeciwników. O! Dobra. Jak się ruszyło? X. Boom. Dobra. Te trzy ołtarzyki trzeba zniszczyć, tak? No to jeszcze helikopter, kurde. Okej. O! Ej! Zepchnął mnie. Ale cyrk. Stoję w płomieniach. Ała. Strasznie mocno oni z tych łuków strzelają, nie? To nie wszyscy. Właśnie. Dobra, to są wszyscy. Otwórzmy tu. Ała. Jochę Lucha. Odpalmy tego. Shotgun to jest shotgun, nie? O nie. Trzymam mnie przed stworzeniem świata na nowo. Dzisiaj przejmiemy kontrolę nad naszym przeznaczeniem. Spoko, rozumiem. O, teleportuje się.
Kurde, no co jest, chłopie? Nie wiem, z czego do niego strzelać. Zostaliśmy sami. Ja teraz mam coś niszczyć, czy co? Jego nożyk. Kurde. Dobra. Ała. Znowu z łuku strzela. Poprawimy mu, nie? O, teraz był sprytniejszy. To ja będę chronił Waititi. Teraz dwóch przyszło. Okej. Dobra. Odstrzeleni. Oj, nie to. Dobra, podjeżdżamy. O! Atakuj ile chcesz! Tak sprawi, że moja siła będzie rosła! Arogancka! Ilu ich jest teraz? Trzeba przyznać, że jest zawzięty, nie? Ała. No i co ty na to, chłopie? Plata o plomo. Ochroń cię, Waititi. Proszę. Proszę, Laro. Dobrze. Ej, kurde, gościu, co ty mi robisz? Ma coś do powiedzenia? Kochani, czy możecie się chwilę nie ruszać? Proszę. Tak, oczywiście, królowo. Jeden. Mogę zobaczyć? Pewnie. To ty, i ja, i tata. Gdzie to jest? Hawaje.
Z kluczem i srebrną skrzynią możemy przebudować świat. Będzie bez słabości i okrucieństwa. Co można by zrobić z taką mocą? Moja odważna córka, która wcale się nie spodziewa, atakuje Guara! A więc dokąd się udamy na prawdziwą przygodę? Słyszałem, że Antarktyka jest piękna o tej porze roku. Tato! Nie chcesz, to może słone pustynie w stanie Utah? Richard! Wiem, dokąd pojedziemy! Naprawdę? Hawaje! Tak, fajnie byłoby tam pojechać. W takim wypadku będziesz musiała przed naszą wyprawą pomóc mi przy moich badaniach, Laro. Nie! To ty jesteś moim asystentem! O tak, masz rację! Przepraszam panią, trochę przesadziłem. Chcę, byś zabrał mnie ze sobą do muzeum. Cóż, chyba da się to zorganizować. Kupimy ci szkicownik, żebyś mogła rysować swoje przygody. Koleżanko. Chuck Chill. Wraz z katastrofami Kukulkan musi być złożony w ofierze słońcu. Inaczej świat umrze. Bóg złożony w ofierze. Ofiara to mój obowiązek. Jeśli mi się to nie uda, szkarłatny ogień poprowadzi mnie i dopilnuje, że dotrzymam słowa. O, to samo mówiła u Nuratu, nie? Lubię ten świat. Jest... On nie jest idealny. Ale wszystko, co kocham, teraz jest tu. A, bo to mówiła u Nuratu. Po dzisiejszym dniu zaćmienie przestanie być naszym symbolem. My zatrzymamy słońce, a ty usuniesz cień. Ochroń cię, Waititi. Proszę. Proszę, Laro. Dobrze. No to słabo na tym wyszła w sumie. Zaćmienie przechodzi, przemija. Unuratu, matka, wojowniczka, rebeliantka, królowa. Będzie czczona przez całe pokolenia. Już tęsknię. Musisz być silny. Teraz? Usłuchamy jej ducha, aby zjednoczyć Paititi. Dziękuję. Jutro chcę wracać do Kuakiaku. Czyżby? Tęsknisz za dżunglą? Poszukasz słynnego rybiego drzewa? Zamierzamy pojechać z Abi na wybrzeże. Cieszę się. A co z tobą?
myślę, że jeszcze trochę tutaj zostanę. By odzyskać kilka artefaktów? Johna. Jaki masz plan? Nie wiem. Edsley z pewnością coś wymyśli. Powie, czego im potrzeba do odbudowy Paititi. Rany. Mam dość szukania. Muszę pobyć z żywymi. Dobra. Nie musisz się przypadkiem już pakować? Nie, musisz mnie znosić do jutra. Zostań tu tak długo, jak chcesz, Laro. Jedź bezpiecznie, Johna. Gdy odtworzymy Paititi, być może dołączę do was i poznam świat poza Paititi. Po prostu daj tylko znać. Ty też, Uczu. Daj mu spokój. O, Johna! Lara mówi, że masz dziewczynę. Będziemy na ślubie. Zaraz. Edsley, pokażesz mi plany nowej świątyni? Tak, będzie naprawdę piękna. Takie same jak te plany tam podbicia świątyni, nie? Patykiem pisane. Wiedziałam, że przejęcie kontroli nad własnym życiem wymaga niezwykłych czynów. Myślałam, że muszę wszystko naprawiać. Tajemnice świata należy raczej cenić niż rozwiązywać. Jestem tylko jedną z wielu osób, które je chronią. Nie wiem, co przyniesie przyszłość Johna. Nie mogę się jednak doczekać przygód, które mnie jeszcze czekają. Spróbuję nie traktować siebie zbyt poważnie. Herbaty, panno Croft? Chętnie. Na razie cieszę się, że wróciłam do domu. No dobrze, kochani, ja dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczyska na streamie. I'm not afraid to die.